Ej, cześć, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Wojciech, a ja witam was w materiale nagrywanym zaraz po poprzednim, czyli z Call of Duty Vanguard. Haha! Moi drodzy, dzisiaj zaprezentuję wam wyzwania kariery, wyzwania taktyka. Haha! Tak, zrobiłem wszystkie wyzwania taktyka. Haha! Jestem z siebie zajebiście dumny. Wyzwania te są mega łatwe i nie wiem, chyba nawet krócej niż 5 minut zajmie. Słuchajcie, pierwsze wyzwanie, 25 razy zabij ślepym ostrzałem. Jest w moje, na początku ja myślałem, że tego w ogóle nie zrobię, ale stwierdziłem, a chuj tam, w sumie, co mi szkodzi spróbować. Spróbowałem i chyba po ponad roku zrobiłem to wyzwanie, nie jest to trudne, wystarczy grać tryb hardcore. W sumie to ten materiał i tak potrwa dłużej niż 5 minut niż planowałem, no ale chuj tam. Moi drodzy, używałem dokładnie tej broni, czyli MG42. Który już MG42 nie jest. Taki porzeźniczony ten MG42 jest. No dobrze, ale jakie w ogóle dodatki? Oczywiście można to robić każdą bronią, ale ja stwierdziłem, że a jak mam strzelać tak naprawdę wychylając się, to warto jednak mieć dość pojemny zapas amunicji. W tym przypadku tak naprawdę wygra właśnie MG42 i jego 250 nabojowa taśma. No, powiem tak, nie łudźmy się, ale mieć 250 naboi, a tam nie wiem, 60 czy 50, no kurwa, to jednak jest różnica, tak? Oczywiście mógłbym też zastosować magazynek 125 nabojowy kalibru 13 mm antimaterial. No ale to nadal, hej, 125 naboi, zwiększa mi się tak naprawdę tylko przebicie pocisków w dużej mierze, a mnie bardziej też zależało chociażby, nie wiem, na co prawda na kontroli i odrzutu, też na celności i tak dalej, ale te naboje zapewniają znaczy się tego typu rzeczy zapewnia taśma 125 nabojowa na pociski kalibru 6,5 mm Sakura, chociaż właściwie to jest 6,5 mm Arisaka, ale to tam wchodzę w szczegóły. Pewnie większości z was i tak to kurwa, a totalnie nie interesuje, no ale. Jebać. No, właśnie, jakie zastosowałem dodatki, czyli tłumik Merkury ze względu na kontrolę odrzutu. Sam zasięg rażenia nie zbyt mnie interesował. Tutaj mogłem też zastosować hamulec L, przez co zwiększyłaby mi się celność, ale wolałem jednak pójść w kontrolę odrzutu. Tłumienie huku mnie mniej interesowało, zasięg rażenia. W sumie mogłem też wybrać to, czyli tłumik MX, tłumienie huku i celność. W sumie to jest to samo, tylko że szybkość celowania jest gorsza. Tak więc dwa tłumiki. Właściwie trzy tłumiki. Jeden to jest tłumik płomienia, a dwa to są tłumiki dźwięku. Więc lufa. Zastosowałem tutaj lufę Luftschutz. Długości 890 mm. Ze względu na odporność na drgania i zmniejszenie kołysania samej broni oraz kontrolę odrzutu i celność. Reszta. Chociażby tutaj prędkość pocisków i zasięg, celność, wysoka precyzja i kontrola, ale za to minusem jest celność strzałów z biodra, więc wolałem sobie to no, po prostu darować. Wolałem sobie tę celność strzałów z biodra jak najbardziej zmniejszyć. Kolba usunięta, celność strzałów z biodra. Co prawda minusem jest celność i kontrola odrzutu, ale coś za coś. Ręko tutaj tak naprawdę poszedłem tylko i wyłącznie w celność strzałów z biodra, czyli
chwyt impregnowany, no i chwyt przedni Carver. Mogłem też zainwestować w ciężki chwyt przedni, ale on taki średni był. No też chwyt pistoletowy Smle, ale on jest, kontrola odrzutu i celność jest gorsza, więc wolałem wybrać coś, co, no, że tak powiem, nadrabia tą usuniętą kolbę. I z tym sposobem zrobiłem właśnie wyzwanie zabij ślepym ostrzałem. 30 razy przebij się przez ścianę, to jest prościzna. 50 razy zabij pociskiem, który przebił się przez powierzchnię. Proste. 100 razy zabij wroga po przeładowaniu. Również proste. 30 razy zabij wroga trafieniem w głowę opierając broń. Łatwe. I 30 razy dokonaj wielobójstwa opierając broń. Również łatwe. Swoją drogą to są chyba jedyne dwa wyzwania polegające na tym, żeby mieć opartą broń. Wiecie co wam powiem? I to jest nienachalne i bardzo dobrze. Bo jeżeli wyzwania stają się jakieś takie nachalne, no to bardziej się wkurwiamy, że tak powiem. A jeżeli nie mamy jakichś konkretnych wyzwań, nie wiem, na kamuflaże czy coś tego typu, no to po prostu gramy i nam się to samo z siebie będzie robiło. No i w nagrodę otrzymujemy tutaj mistrzostwo za taktykę, wizytówkę, tak? Ba, ba, bam. Tak to prezentuje się. Ja to zrobiłem, a wbiłem wczoraj, czyli 12 lutego, dzisiaj jest 13 lutego. Swoją drogą zostały mi do zrobienia tylko tak naprawdę dwie sekcje, czyli specjalista polowy. Sześć na 10? Od kiedy, kurwa? Poprzednio miałem 3. Wytwy. Mam 6 na 75. Jeszcze 69 muszę zabić wrogów, którzy posiadają aktywny mikrofon polowy. Okej. Nie wiem, nie mam pojęcia. No i tutaj wyzwania operacji, czyli minutę w jednym meczu w trybie umocniony punkt. 25 razy zdetonować bombę w trybie znajdź i zniszcz, no i 15 razy dokonać 15 eliminacji w trybie w skórze mistrzów. I tyle, i tyle. Koniec, kurwa. Koniec. Tak naprawdę. I wszystkie wyzwania będę miał. Przynajmniej te, wiecie, premierowe. No, ale taktyk zrobiony, proszę bardzo. Jest, no jest, kurwa. I kto jest mistrzem? No, osoby, które zrobiły wszystko, ale hej, wiadomo, ja jestem mistrzu, mistrz nad mistrzem, co obgryza zgliszcze. Co? Nie wiem. No. Ba-ba-bam, poziom 1325. Nawet nie spojrzałem, ile miałem w przednim materiale, ale pewnie jakoś 1300, może 12, 13, jakoś tak. Tak więc idę do przodu, wbijam meberan. Tak więc no. Jak wbiję pistolety maszynowe na diament i tak dalej, no to oczywiście też zrobię materiał z tego. Chociaż pewnie szybciej będzie sezon drugi do Modern Warfare 2 2022. No ale chuj tam. Dobra moi drodzy, to by było na tyle. Dzięki serdecznie za uwagę. No i do zobaczenia w kolejnym materiale na kanale. Trzymajcie się, pa pa!